Chwała Panu. Nazywam się Ryszard, na nazwisku Mamajewski. Jestem z narodowości romskiej. Jak wiecie, większość ludzi, my żyjemy inaczej, trochę, bo mamy inną kulturę, której jest dużo zasad, prawda? Kiedy żyłem tym życiem też ulicznym, takim naprawdę na skraju, no, byłem narkomanem, pijakiem. No, robiłem różne też skradzieże, żyłem oczywiście, jak wszyscy. Tak. Elamita, dokładnie. Tak, ale wiesz, jak jest. Rom to rom, nie? No i kiedy musiałem zapłacić za to wszystko, kiedy się znalazłem w kryminale, to obiecałem sobie, że jak wyjdę, to przestanę robić te rzeczy. Że, o, nauczyłem się czytać też bardziej. Przeczytałem pierwsze moje 6 książek, które też sobie obiecałem, że przeczytam Biblię kiedyś. Żeby poznać bliżej Boga. Nie tak z obrazków, ani tak ze święta. No i gdy wyszedłem z kryminału oczywiście, no dzięki Bogu spotkałem kuzyna, który dał mi Nowy Testament. Zacząłem czytać, ale tam nie widziałem tak Boga, ani nic takiego. Myślałem, że to już od początku to nie była Biblia. To mówię, a to znajdę coś lepszego. I znalazłem kościół blisko, koło mnie, tak zielonoświątkowy. Ale też nie było tam Boga, tylko muzyka oczywiście. I robiłem te swoje rzeczy dalej, żyłem tym życiem, którym przechodziłem. Codziennie się nawracałem, prawda? Tak żyłem. No i kiedy, no, dzięki Bogu spotkałem Maćka, brata na mojej drodze, który pokazał mi, no, z nim poznałem Pana bliżej. Wiedziałem, że muszę, no, odejść od romskiego życia, prawda? I doznam krzywdy też z moich kochanych osób. Żony, mamy, dzieci i z mojego środowiska. Oczywiście tak się stało. Ale też do końca, jak poznawałem Pana, to dostawałem od nich takie baty, no różne też śmiewki takie. Nie przejmowałem się takim czymś. Aż dopóki po 2 latach myślałem, że znam Pana dobrze, że jestem zbawiony. Ale cały czas mi przychodziła ta myśl, że jak umrę, jakoś to będzie, jakoś to będzie, jakoś to będzie. No do końca nie czułem, nie ufałem Panu, prawda? Bo miał, mówię, dużo do stracenia też, no dużo do stracenia. No bałem się strony rodziny, że będę musiał odejść od żony, od dzieci, no zacząć od nowa wszystko, nie? No taka cena była duża. Ale kiedy, jak to mówi Bogdan, dzięki internetowi, bo tutaj daleko było dojechać, słyszałem Piotrka kiedyś takie kazanie czwartkowe. Jak zwykle czekałem po 17:00. Przyjeżdżali na pomnie i jadę do Maćka na Zuma. Kiedy usłyszałem te słowa, zmieniło, no, dużo razy słyszałem Ewangelię, czytałem, ja nawet komuś mówiłem, ale nie czułem tego tutaj. Kiedy usłyszałem, co zrobił mój Zbawca, mój Pan kochany, dla mnie, wiedziałem, co mam zrobić. Zrezygnować całkiem ze wszystkiego, nie bać się mojej rodziny w ogóle. No, no nie bać się, raczej zrezygnować ze wszystkiego. I poczułem wolnym takim człowiekiem, taki spokój, taki, nie bałem się śmierci. Rano jeszcze zapaliłem papierosa, po tym już 4 miesiące, jak już nie robię takich rzeczy. Nie myślę głupio, ale to takie szczegóły, tylko poczułem, że Pan jest ze mną od 4 miesięcy. Myślę inaczej. No, staram się być świadectwem w moim otoczeniu, choć mi nie wychodzi. Zresztą oni nie chcą się przyzwyczaić do tego Ryśka, który jeszcze byłem taki. O. Ale dzięki Bogu dzisiaj tu jestem, cieszę się i opowiem, przeczytam werset, który mnie zmienił. Przepraszam, że nie mogę się wysłowić czasami, bo
I drugi natomiast odezwał się i zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie i na nas, co prawda sprawiedliwy, gdyż słuszno ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił, rzekł Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. To tak jak ja byłem na tym krzyżu razem z Panem Jezusem. W jednej chwili to, co każdy mówi, że ma swój dzień, ma swoje z Panem, to ja właśnie dostałem to w tej jednej sekundzie. Każdy, tak jak na filmach czy gdzieś, ktoś mówi, że przed śmiercią widzi swoje całe życie. Ja tak samo to widziałem, tylko wiedziałem, co mam zrobić. Zaufać na 100, nie na 99, mieć swoje, tylko na 100% i za Panem. Oddać kierownicę mojemu Panu. Dlatego tu dziś jestem i proszę was, żeby należeć do waszej wspólnoty. Chciałbym i być ochrzczony też i być z wami do końca, aż do wieczności. Amen.